od roku, ponad roku prowadzimy wraz z panią minister Justyną Orłowską i jej zespołem projekt o wartości 1 200 000 000 zł, projekt unowocześnienia polskich szkół i przeniesienia ich w przyszłość już dziś. Szkoła przyszłości już dziś. W każdej szkole podstawowej w Polsce, i tej najmniejszej w najmniejszej wiosce, i tej największej w największym mieście, jest dziś laboratorium przyszłości, to znaczy nowoczesna pracownia techniczna, informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem. Takich laboratoriów, szanowni państwo, nie ma w wielu krajach Europy Zachodniej. Musimy się tym chwalić. Natomiast to, co dzisiaj jest tutaj w Warszawie, w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, to jest, można powiedzieć, wyjście z laboratoriami przyszłości do szerszego grona. Nie tylko do młodzieży, jak pan premier powiedział, nie tylko do uczniów, ale do wszystkich, którzy są zainteresowani nowoczesnością. Tu, w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, dzięki panu premierowi Glińskiemu, dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, otwieramy miejsce, do którego mogą przyjeżdżać ludzie z całej Polski. Co więcej, to miejsce, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, wpisujemy, szanowni państwo, na mapę punktów edukacyjnych, z których można korzystać w ramach innego, bardzo dużego projektu i programu prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, mianowicie programu Poznaj Polskę. W ramach programu Poznaj Polskę będzie można przyjeżdżać również tutaj i tutaj mieć ten punkt edukacyjny konieczny do tego, żeby program realizować. Zachęcamy państwa do przyjazdu do Warszawy, do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, do miejsca stworzonego przez pana premiera Piotra Glińskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Edukacji i Nauki i korzystania z nowoczesności, którą rząd polski już dziś oferuje wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu proszę pana ministra Szymona Giżyńskiego. Panie premierze, państwo ministrowie, szanowni zebrani. Myślę, że to, co się tutaj dzisiaj dzieje, bardzo wzorowo wpisuje się w pewną wizję współpracy między naszymi ministerstwami, mówię naszymi, bo wszystkimi, która jest to dyktowana przez kierownictwo rządu na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim i wykonaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia się wzorowo. I to od wielu lat. Ministerstwo Kultury prowadzi razem, można powiedzieć, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi razem z Ministerstwem Rolnictwa. I to od kilku lat. W każdym razie ma tutaj pewną stanowiącą pieczę. To, co się dzieje, mówili o tym panowie ministrowie przed chwilą, to tak dowodnie, że nie będę nawet nawiązywał do tych faktów i intencji tak bardzo szczerze i jednoznacznie i zamiarów wypowiedzianych, czyli programów. Chcę tylko wspomnieć, że mogą tutaj być przydatne doświadczenia, które obserwowałem, wyniosłem z pracy wcześniejszej w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie między innymi zajmowałem się nadzorem nad szkołami rolniczymi, które mogą być adresatem w tej chwili, a jest ich ponad 60. Znakomicie tej oferty, którą tutaj przekazujemy państwu dzisiaj w takie informacyjne dziedzictwo. To są szkoły, ja miałem doświadczenia bardzo pozytywne, polegające na tym, że mogłem się przyczynić do umocnienia misji patriotycznej tych szkół właśnie przeważnie gdzieś zanurzonym w tak zwanym terenie, prawda, w miastach powiatowych i także w powiatach. Ma to ogromne znaczenie patriotyczne. Pamiętam, kiedy nastałem w ministerstwie, 7 szkół pozostawało bez patrona. Szybko się za ten problem wziąłem i w ciągu paru miesięcy wszystkie szkoły otrzymały patronów według własnego oczekiwania, własnych propozycji. Wśród tych szkół pojawili się
nowi patroni tej wielkiej miary, jak Jan Paweł II i premier Jan Olszewski. Myślę, że nasza oferta, którą tutaj panowie przedstawili, którą za chwilę będzie również rekomendować pani minister Justyna Orłowska, jest bardzo oczekiwana właśnie w tych mniejszych ośrodkach. Mieliśmy ostatnio doświadczenie już we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, z panem profesorem, ministrem Przemysławem Czarnkiem, gdzie zawitaliśmy z pewną propozycją do ludzi młodych, do Lublina, Częstochowy i do Kłobucka. I największy odzew. Wszędzie był to sukces. Wszędzie żeśmy zrealizowali cele, które nas tam przywiodły. Ale największy sukces w postaci reakcji spontanicznej, radości okazywanej i pewnej takiej kontynuacji z własnymi pomysłami był właśnie w Kłobucku. Więc jest to dla nas ewidentna wskazówka, żeby zwrócić się tam, gdzie czekają na nas jako napiewców polskiego patriotyzmu, bo tylko taki jest patriotyzm, bezprzymiotnikowy, polski. I to, co państwo tutaj widzą, to nie jest żaden patriotyzm nowoczesny. Tylko jest to patriotyzm polski, który ma instrumentarium nowoczesne, bardzo potrzebne, żeby realizować to, co w patriotycznej misji w przypadku naszych ministerstw jest naszą powinnością. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu proszę panią minister Justynę Orłowską. Szanowny panie premierze, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo prezesi i prezeski. Mieliśmy Dzień Kobiet, więc tak użyję takiego feminatywu. I szanowni wszyscy państwo, szanowna młodzieży. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj już jesteście na tej inauguracji i już korzystacie z tej przestrzeni, która znajduje się tutaj na Pradze w Warszawie przy ulicy Mińskiej 65. Ostatnie lata to miliardowe inwestycje, nie tylko w nowoczesną edukację, ale także w kulturę, właśnie w kultywowanie naszego dziedzictwa narodowego, które zostało właśnie zrealizowane pod egidą pana premiera profesora Piotra Glińskiego. Te inwestycje to tak naprawdę, to można powiedzieć, możemy mówić tutaj o tych miliardach, wielkich pieniądzach, ale co to tak naprawdę znaczy? To jest inwestycja w najtrwalszy z pomników, jaki możemy postawić dla zarówno nowoczesnych technologii, nowoczesności, można powiedzieć przyszłości, ale już dziś, ale także tradycji i kultury. Właśnie tym pomnikiem jest dzisiaj ta przestrzeń, którą mamy przyjemność tutaj wspólnie razem wszyscy otwierać. A dlaczego to jest pomnik, który może być twardszy ze Spiżu? Dlatego, że tworzycie go wy, szanowni państwo, szanowna młodzieży, szanowni wszyscy, którzy będą korzystać z tej przestrzeni, w której będą odbywały się różne zajęcia łączące tradycje z nowoczesnością. I to właśnie od was zależy, co z tą wiedzą, co z tymi kompetencjami, które tutaj nabędziecie, zrobicie. To wszystko jest, droga młodzieży, szanowni państwo, w waszych rękach. Tutaj oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że edukacja to współpraca. Współpraca międzyresortowa, między naszymi wszystkimi urzędami publicznymi, współpraca między osobami w różnym wieku, współpraca na koniec dnia przy projektach, które będziecie realizowali tutaj, a później może będziecie wynosili także na zewnątrz, realizując czy to inicjatywy społeczne, czy inicjatywy gospodarcze, startupy, zakładając różne firmy. Szanowni państwo, nie przedłużając, chciałabym serdecznie podziękować i pogratulować panu premierowi Glińskiemu za pomysł stworzenia Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych tutaj we współpracy z zespołem tutaj dyrektorowi Mikołajowi Turowskiemu, panu ministrowi Giżyńskiemu, który tutaj zarządza świetnie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. I chciałabym podziękować panu ministrowi edukacji i nauki, panu profesorowi Przemysławowi Czarnkowi za to, że właśnie tutaj tę przestrzeń patronuje jako w ramach programu Laboratoria Przyszłości już dziś. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, pana Mikołaja Turowskiego.
Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, szanowna pani minister, spotykamy się dzisiaj tu w wyjątkowym dniu dla nas, ponieważ rozpoczynamy naszą działalność. Jak doskonale państwo widzicie, dysponujemy dzisiaj 10 strefami, natomiast od następnego tygodnia rozpoczynamy pierwsze warsztaty audiowizualne, tak by w następnych tygodniach rozpocząć kolejne projekty. Projekty związane z podcastami, projekty związane z amatorskim teatrem oraz wykorzystaniem druku 3D. Myślę, że największą nagrodą dla nas, dla całego zespołu jest uśmiech młodzieży i za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym. Serdecznie dziękuję panu premierowi i panu ministrowi Przemysławowi za zaufanie i za możliwość zrealizowania tego projektu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. No to cóż, możemy zwiedzać. Jeszcze pan premier, dwa słowa. Chciałbym jeszcze podziękować Polskiej Agencji Prasowej, bo znajdujemy się jeszcze w pomieszczeniach, mam nadzieję, że niedługo właściciel się zmieni, ale w sensie pozytywnym, ale współpraca z Polską Agencją Państwową, z Polską Agencją Prasową umożliwiła powołanie w ogóle centrum, w którym się znajdujemy, ponieważ ta nieruchomość właśnie jest z PAP-u, a to jest dawna drukarnia, no, która w tej chwili już od wielu lat nie działa, natomiast właśnie jest przekształcana w tej chwili w ten hub, czy centrum po polsku przemysłów kreatywnych. Przepraszam. Dziękuję panie premierze. Szanowni państwo, na tym kończymy część oficjalną. Zapraszam państwa teraz do przejścia na część warsztatową, w której biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie oraz Liceum Filmowego i Kreacji Gier Wideo w Warszawie. Dodatkowo odbędzie się specjalny pokaz pod nazwą Wirtualny Piłsudski, ukazujący zrekonstruowany gabinet marszałka Józefa Piłsudskiego w technologii VR oraz animację komputerową Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i pokaz aplikacji mobilnej Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922. Bardzo dziękuję, zapraszam do zwiedzania.